Ten podcast ma charakter wyłącznie edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej. Niedawno dowiedziałam się, że jestem chora na raka i zostałam skierowana na operację. W szpitalu pytają mnie, czy mam Living Will i Appointment of Healthcare Surrogate. Co to za dokumenty i dlaczego szpital mnie o nie pyta? Do czego służą te dokumenty i czy powinnam je mieć? Living Will i Appointment of Healthcare Surrogate to dokumenty medyczne, które mogą być bardzo przydatne dla każdej osoby na wypadek ciężkiej choroby lub niekompetencji mentalnej. Z mojego doświadczenia szpitale zawsze pytają o te dokumenty pacjentów, którzy zgłaszają się na procedury medyczne, aby dowiedzieć się, z kim mogą rozmawiać na temat zdrowia pacjenta i kto może podejmować decyzje medyczne w jego imieniu na wypadek, gdyby stan pacjenta nie pozwalał mu na samodzielne komunikowanie się z lekarzami. Lekarze chcą też wiedzieć, jakie są życzenia pacjenta w kwestii sztucznego podtrzymywania przy życiu na wypadek ciężkiej choroby lub stanu wegetatywnego. Prawo federalne w Stanach Zjednoczonych ściśle reguluje ochronę poufnych informacji o stanie zdrowia pacjenta przed ujawnieniem bez zgody lub wiedzy pacjenta na podstawie ustawy z 1996 roku, znanej jako The Health Insurance Portability and Accountability Act, w skrócie HIPAA. Ze względu na to prawo, lekarze nie mogą ujawniać żadnych informacji na temat zdrowia pacjenta osobom nieupoważnionym. Appointment of Healthcare Surrogate to rodzaj pełnomocnictwa medycznego, które upoważnia osobę lub kilka osób do otrzymywania informacji o zdrowiu pacjenta i lub podejmowania decyzji medycznych w imieniu pacjenta oraz zawiera specjalne referencje do ustawy HIPAA, zwalniając placówki medyczne z obowiązku zachowania tajemnicy medycznej w stosunku do pełnomocnika medycznego. Pełnomocnictwo medyczne umożliwia również wyznaczenie alternatywnego pełnomocnika medycznego na wypadek, gdyby osoba wyznaczona jako pierwszy wybór nie mogła sprawować tej funkcji. Living Will to zaawansowana dyrektywa medyczna, w której pacjent może zawczasu zadecydować o tym, czy chce zostać odłączony od aparatu sztucznego podtrzymywania przy życiu na wypadek ciężkiej choroby lub stanu wegetatywnego. Należy pamiętać, że Living Will to nie to samo co Last Will, czyli ostatnia wola lub testament na wypadek śmierci. O ile Living Will ma zastosowanie tylko podczas życia, to Last Will, czyli testament, ma zastosowanie dopiero po śmierci i dotyczy głównie podziału majątku zmarłego po śmierci, ale może również zawierać inne instrukcje pośmiertne dotyczące np. pochówku i wskazania opiekunów prawnych dla małoletnich dzieci zmarłego. Ostatnią wolę, czyli testament, należy przechowywać w bezpiecznym miejscu podczas życia, a ujawnia się go dopiero po śmierci. Natomiast pełnomocnictwo medyczne i Living Will należy skopiować i dostarczyć kopię do swojego lekarza pierwszego kontaktu i do placówki medycznej, w której pacjent będzie leczony. Dodatkowe kopie powinno się dostarczyć swoim pełnomocnikom medycznym lub powiadomić ich, gdzie mogą odnaleźć oryginały dokumentów w razie potrzeby. Wszystkie powyższe dokumenty można w każdej chwili zmienić lub odwołać. Ważne jest jednak, aby pomyśleć o podpisaniu tych dokumentów zawczasu, gdy pacjent ma pełną świadomość i rozumie treść tych dokumentów. W celu uzyskania dodatkowych informacji w tym temacie zapraszam również do wysłuchania moich innych podcastów dostępnych na stronie www.piaseckalaw.com. Nazywam się Agnieszka Piasecka i jestem polskim adwokatem na Florydzie. Aby umówić się na pierwszą bezpłatną konsultację telefoniczną, zadzwoń na 727-538-4171 lub 813-786-3911.